serdecznie na naszym kanale! I dzisiaj u nas jest niedziela, troszkę się nudzimy i postanowiłyśmy razem nagrać film. Tak. I ja mam dla Ciebie fajny challenge. Dla Ciebie będzie fajny, dla mnie nie. Bo stracę dużo kasiory. Domyślasz się, co to będzie? Nie. Nie? Chciałabym za każdy Twój skok zapłacić Ci złotówkę. Yes. Cieszysz się? Tak. Bo zarobuję więcej pieniędzy na wakacje. Zbierasz na wakacje? Tak. No i fajny cel. Mam wszystkie w skarbonce i w portfeliku. Okej, no to co, zaczynamy, nie przedłużamy. Jedyny nasz problem jest taki, że nie mamy takiej małej trampoliny. No to ja pójdę po coś innego. Ja wiem, po co możesz iść, po hula hop na przykład. Tak. I po prostu zrobimy sobie strefę, w której Olivia musi tylko być i w tym hula hop tylko będzie skakała, a jak wyjdzie z tego hula hop, to niestety kasa już nie będzie się naliczała. Także trzymajcie za nią kciuki, dawajcie teraz dużo łapek w górę. Oczywiście też subskrybujcie nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego naszego kolejnego filmu, bo filmy dodajemy codziennie. Jest już nasza Olivia, idzie do nas z bardzo dobrym humorem. Masz dużo energii, więc po prostu zaczynam się martwić, ile ty razy wykonasz skok. Żeby było Ci bardziej miękko, położę jeszcze kocyk, a może trzeba go jeszcze... odpoczynki? Możesz. Możesz się położyć. Tylko nie możesz z tego kółka wychodzić, tak? Bo jak wyjdziesz na przykład, jak Ci się zachce jeść albo pić, no to przykro mi bardzo. To wtedy jest koniec Twojego wyzwania. O nie! O, tu jest dobre miejsce na Twoje skakanie. Ja cały czas będę kamerować, potem będę liczyć Twoje podskoki. Jaka radocha! Tylko co ja będę robiła? Może sobie po prostu tutaj usiądę i będę na Ciebie patrzyła. Możesz nam coś opowiedzieć ciekawego. Co tam u Ciebie słychać? Wszystko dobrze. Piętko moja dotknęła hula hop. A oto piętko, uważaj, nie wyjdź poza koło. Okej. Piętka mi powiedziała, okej. Po 15 minutach mamy pierwszą przerwę. Łącznie zrobiłaś 424 podskoki. To bardzo dużo, co? To jest bardzo dużo pieniędzy i ja chyba dzisiaj po prostu zbankrutuję, bo Twoja energia się nie kończy. Ja już po tym czasie niestety bym musiała pewnie troszeczkę posiedzieć sobie w kółku. A nie masz jeszcze kolki? Kolka to jest takie coś, że tu boli z boku, no właśnie. Nie? Nie. No to skacz dalej. Jeszcze nie mam kolki, ale już mi się zaczyna ta kolka. To może sobie odpocznij, po prostu sobie usiądź i chwilkę posiedź. I teraz tak, jakbyś chciała kupić wodę, to ja Ci mogę ją sprzedać, ale woda będzie droga. I z tej Twojej kwoty, którą uzbierałaś, wtedy musimy odjąć aż 200 zł. 200? Mhm. Ale nadrobisz to, bo masz cały dzień na to, żeby sobie skakać. Co ty na to? Okej. Naprawdę? Okej. To ja ci przyniosę wodę, ale odejmujemy 200 zł, tak? Okej. Nie wyjdź z koła, bo już jesteś blisko na krawędzi. Proszę bardzo. O! Odkręcimy. I kubeczek ci taki przyniosłam z jednorożcem. I ten kubeczek przywiozłaś z nadmorza. Z nadmorza, tak. I troszeczkę się wylało. Już wystarczy. Czemu tak dużo nalałaś tej wody? No i teraz będziesz miała tutaj mokro. Jestem ciekawa, jak ty to podniesiesz. Coś czuję, że zaraz cała się oblejesz. No widzicie to, co tutaj się dzieje? Mam, że zaraz się naleje. Dobra, pytanie techniczne. Myślisz, że musimy zmienić koc, czy może ten zostać? Może ten zostać. To dobrze, bo zmiana koca byłaby bardzo trudna z tego względu, że nie możesz wyjść z tego kółka. Właśnie dlatego nie chciałam zmiany koca. Czy już napiłaś się? Mhm. To ja odstawiam kubeczek, może tutaj na szafkę i chyba znowu będziesz skakać. No chyba tak. Chyba tak. Chyba, że już nie chcesz. I rezygnujesz. Chcę. To skaczemy dalej. La, 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 la.
O, ja muszę sobie zrobić taki challenge. Tak. To by były dobre ćwiczenia, prawda? Żeby troszeczkę się poruszać. I żeby schudnąć. Oliwia zmieniła technikę, zaczęła się kręcić wokoło, a ja sobie teraz tutaj usiądę, tu mi będzie najwygodniej. I sobie będę na Ciebie patrzyła. A wiesz co, kiedyś zrobię Ci inny challenge. A jaki? Ale po prostu ja nie będę traciła pieniędzy. A jakie Ty masz dzisiaj ładne bransoletki? Tak, bo dzisiaj do mnie przychodzi koleżanka. Aha, tylko jak przyjdzie, a Ty będziesz tu w tym kółku? To ta Twoja koleżanka chyba będzie musiała dzisiaj się sama bawić. O nie! Dobra, więc jak przyjdzie koleżanka, to ja nóżką wyjdę z koła. Teraz już zrobiłaś 630 podskoków minus 200, to jest niestety 430 zł. 430? Tak. Zbankrutujesz. Oj tak. Co tam chciałabyś sięgnąć? Wodę? Wodę. A może jesteś głodna? Nie. Nie? Szkoda. To bym Ci może sprzedała jakiś obiadek. Proszę bardzo. Dziękuję. Napij się. Dobrze, że dzisiaj założyłaś sobie krótki rękawek na siebie, bo jakbyś się ubrała grubiej, to byłoby Ci po prostu za gorąco. Widzę, że dalej się śmiejesz, uśmiechasz, masz dobry humorek. I tak sobie myślę, że możemy odpowiedzieć na kilka pytań naszych widzów, dobra? Bo i tak skaczesz, nie masz co robić. To ja słuchaj. Nie mam co robić. Pierwsze pytania są od Pauliny Porębskiej, która razem z dziećmi swoimi napisała do nas maila z tymi pytaniami. Czy zrobisz kiedyś challenge 24 godziny w samochodzie? Był chyba już. Był już taki challenge. Tak, może kiedyś go jeszcze powtórzymy. Tak. Bo wtedy nam się bardzo podobało. Bo wtedy były zamki otwierane w tych tubach. A, i dlatego Ci się podobał ten challenge? Tak. Rozumiem. Jakie lubisz filmy? Lubię filmy Werka Werkę, Milosie, Klaudusie. I ja widziałam, że stopa dotknęła koła. Ale nie wyszła jeszcze. Nie wyszła. Ja to muszę wszystko kontrolować. Może zrobisz kiedyś challenge, gotujemy? Tak. No to chyba ze mną. Jakie masz hobby? Hobby? Tak, czyli to, co najbardziej lubisz robić. Może nagrywać na YouTube? Tak. Dla naszych widzów, tak? To co, przerywamy już ten challenge? Nie. Czy masz jeszcze siłę na skakanie? Mam jeszcze siłę. Dobrze. Ja mam jeszcze tej kolki naprawdę. Pozdrowienia lecą do Pauliny Porębskiej i dla Twoich dzieci. Dziękujemy, że do nas napisaliście. Buziaki Wam wysyłamy. Mamy kolejny odpoczynek. I teraz mi powiedz, czy chciałabyś coś zjeść? Tak? Jestem głodna. Może przyniosłabym Ci jogurcik. Okej. A ile to kosztuje? Właśnie nie wiem, za ile Ci sprzedać ten jogurt. Może za stówkę? Za stówkę? 100 zł? Okay. Idziesz na to? Tak. Najdroższy jogurt w Twoim życiu. To miałaś dokładnie 580 zł, już sobie zarobiłaś. To robimy minus 100, to mamy 480. 480? To też jest dużo kasiory. Tak. Wybór należy do Ciebie. Który wolisz, waniliowy czy truskawkowy? Truskawka, tak myślałam. Smacznego Ci życzę. Oliwia je jogurt, a ja podjadłam orzechy. I w tym czasie może odpowiemy na kilka pytań kolejnych naszych widzów. Teraz mamy pytanie od Magdaleny Majtka. Zrobisz challenge 24 godziny, jestem Biedronką? Tak? Umiesz liczyć do 100? Jeszcze nie wiem, bo nigdy nie policzyłam. Mi się wydaje, żebyś umiała policzyć, wiesz? No, nie. Naprawdę. No dobrze, to pozdrowienia lecą do Magdaleny i buziaki. Teraz mamy, słuchaj, pytanie od Wiktorii. Vlog. Nagrasz odcinek 24 godziny, jesteś na stole w salonie? Naprawdę? Chciałabyś być na stole? Tak. Czy masz grę Psi Patrol? Mam na telewizorze. Mogę wysłać Ci zdjęcia mojego psa i kota w paczce? Tak.
Super pomysł. Oglądasz na Disney Junior Blue? Nie. Nie, raczej nie. Znasz moje imię? To ja już Ci podpowiem, bo imię to jest nick tej dziewczyny, czyli Wiktoria. Także Wiktorio, dziękujemy za Twoje pytania, pozdrawiamy Ciebie, buziaki lecą do Ciebie. Walczysz dalej? No tak. Skaczesz, tak? A ja mam dla Ciebie kolejną propozycję. Może chcesz zrezygnować z tego challenge'u? Czyli ja Ci nic nie zapłacę, ale za to możesz sobie wybrać w sklepie zabawkę, jaką tylko będziesz chciała. I decyzja należy do Ciebie. A jak przesłam ten challenge, to mogę zabawkę i pieniądze. Nie, musisz... Nie, tak nie. Albo wybierasz pieniądze z tego challenge'u, albo zabawkę, jaką chcesz. Kuszące. Nie wiem, co wybrać. Ale później się zastanowię. Czyli dalej sobie skaczesz na razie. Tak, na razie dalej sobie skaczę. Dobrze, żabko, skacz sobie dalej. Zmęczona? Tak. Zgadnij, ile zarobiłaś. Bardzo dużo. Nie wiem. Jaż bym chciała, żebyś przerwała ten challenge. Nie wiem. 800 zł masz teraz. 800? W tym momencie. Tak, 800 zł. Ale ja bym chciała zarobić dzisiaj stówkę. 1000. Tak, 1000 zł? Myślisz, że dasz radę? Myślę. Proszę odłożyć koło. Okay. Nie ruszamy koła, ok? 1000 zł to jest bardzo dużo kasiory. Tak. A nie masz ochoty na przykład iść do swojego pokoju? Albo do toalety? Nie. Muszę czymś skusić Oliwię, ale ona nie chce. Bo wiem, że przegram ten challenge. Nie, no to nie, że przegrasz, tylko po prostu dla Ciebie będzie 800 zł, nie więcej. Jeszcze nie? Jeszcze nie. Dobrze. To skacz dalej. Jak nie nagrywałaś, to moja nóżka dotknęła koła. Ale wyszła z koła? Nie. Nie. Tylko dotknęła, no to jest okej. Okay. Mi się już nudzi. Ja już tutaj siedzę bardzo dużo czasu, już mi się nawet nie chce, powiem Ci szczerze, tego nagrywać. I cały czas liczę na to, że wyjdziesz w końcu stąd. A Ty nic. Skaczesz dalej. Na ten moment jestem sama ciekawa, ile Ty wygrasz pieniędzy. 180. Nie, już masz 900 zł. To już było dawno. 180. Kolka jeszcze mnie nie przeszkadza. Ta-da! Czy to już jest koniec tego challenge'u, czy nie? O-o. Co się dzieje? Nie możesz wyjść z kółka. Nie możesz wyjść z kółka? A co? Ja muszę. Ale co byś chciała? Siku. Za dużo wody wypiłaś? No tak, za dużo wody. To teraz masz dwie opcje. Możesz iść siku, ale odejmiemy Ci aż 500 zł. Albo jeszcze troszkę wytrzymasz i walczysz dalej. No to 500 zł odejmuję. Naprawdę? Ale to Ci się nie opłaca. No ale wiesz co? Naprawdę mi się chce. Wytrzymaj jeszcze chwilę. Dobra. To słuchaj, zrób jeszcze 40 podskoków i będziesz miała 1000 zł. Wszyscy trzymamy za Ciebie kciuki, dobra? I będziesz miała wypasione wakacje. Yes. Ja Wam zdradzę tajemnicę, na co Oliwia wydaje tą całą kasiorę na wakacje. Na automaty. Aha, no to sama się przyznałaś. Oliwia uwielbia te wszystkie automaty, wrzucanie tych żetonów, tak? Tych właśnie pieniążków do tych różnych gier. I właśnie ja lubię też taką piłkę. Że aha, że można kopać tą piłkę, tak? No tak. A może by nóżka wyszła z koła? Nie. Nie? Uwaga, uwaga, odliczamy. 97, 98, 99, ty za szybko skaczesz, już przekroczyłaś 1000 zł. Brawa dla Ciebie! Yeah! Udało Ci się! Nawet będzie odrobinkę ponad tysiak. Ja to muszę po prostu przy tym spokojnie usiąść i to wszystko obliczyć. Zbankrutujesz. No właśnie, ja nie myślałam, że aż 1000 zł uzbierasz. Ta-da! Zazdroszczę Ci. Proszę o brawa! To teraz oficjalnie Oliwia wychodzi z koła i możesz iść do toalety.
Jesteśmy już razem. I powiedz mi, czy jesteś bardzo zmęczona? No tak, już. Już? Już tak. Już masz dosyć? Ale nie mam kolki. Ogólnie ten challenge zajął nam 2 godziny, słuchajcie. 2 godziny ciężkiej pracy, ale Tysiak jest twój, więc chyba było warto. A mi się podobał ten challenge. Naprawdę. Ale ty nie musiałeś tu skakać, a ja tak. No ja nie musiałam skakać, ale za to muszę oddać ci kasiorę. Yes! No właśnie, coś za coś. Także mamy nadzieję, że ten odcinek również Wam się podobał. Dzięki, że z nami byliście. Pamiętajcie zostawiać nam łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Do zobaczenia w jutrzejszym odcinku. Pa, pa, całusy 102.